Australia was colonised or invaded, and can you justify your answer? Well, it was colonised, no doubt about that. I mean, just imagine what would have happened had it not been colonised. It would be no different to what it was many years ago. I mean, we've got all this now to be thankful for, to colonisation, haven't we? Really, really hard question, because I think it was invaded, but at the time the politics say it wasn't. So according to what the king was doing, it wasn't. But according to what we know now, it was definitely invaded. Invaded, or it was not invaded, it was colonised. I think it was invaded, I've got to say, on hindsight, having read a bit of it recently, I would say yes, it was an element of invasion. I think it was colonised, and I think just simply because the English had nowhere to put their convicts, so they really had to send us all out here, and it was just due to necessity. You could call it an invasion, and the Aborigines have certainly had a rough time. If the Dutch were here first, they would have wiped them out systematically, and the French would have used their Ayers Rock as a nuclear bomb target. Invaded, because people lived here before the Europeans came. Colonised, because I know there's a thing that says an invasion, but virtually every country in the world has been invaded at one time or another, including England, Ireland, every country in Europe. So why is Australia any different? It's not. Well, Australia was invaded by the people from the motherland in England, and we feel that we were here all the time. Our people, our ancestors were here on this land. Australia was born in 1788. Let's go back to the beginning of time, okay? Invasion Day, what we call Invasion Day, which is Australia Day. They call it a day of celebration, we call it a day of commiseration. That's because of the fact that 1788 came along and that usurped the right of Indigenous peoples to their land, property, owner, and right to law, country, everything. Australia to kraj położony na półkuli południowej i stanowi szóste pod względem powierzchni państwo świata. Nazwa Australia pochodzi od określenia Terra Australis, którego używali Europejczycy aż do połowy XVIII wieku. Jest to określenie łacińskie i dosłownie znaczy Ziemia Południowa. Australia jest najmniejszym i najsuchszym z kontynentów. 2/3 jej powierzchni są jałowe, a połowa z tego to pustynie. Trwające miliony lat izolacja oraz częste susze wyselekcjonowały specyficzną roślinność i nietypowe gatunki zwierząt. W pejzażu dominują akacje, eukaliptusy i trawy spinifex, do których przystosowała się archaiczna już w innych częściach świata rodzina torbaczy. Wyraźna zmiana w szacie roślinnej Australii nastąpiła około 130 tysięcy lat temu. Dwukrotnie większa zawartość węgla w pokładach geologicznych z tego okresu wyraźnie wskazuje na nasilenie pożarów, a to sugeruje sztuczną przyczynę tego zjawiska. Czyżby już wtedy ludzie zamieszkiwali ten kontynent i praktykowali systematyczne wypalanie buszu? Badania wykazują, że aborygeni przybyli do Australii podczas dwóch ostatnich zlodowaceń i zaczęli praktykować kontrolowane wypalanie. Ogień zamieniał wysuszone rośliny w popiół i użyźniał glebę, a wyrastająca następnie świeża trawa przyciągała zwierzynę. 50 tysięcy lat temu wyginęła niemal 1/3 wszystkich gatunków zwierząt w Australii. Obecny kangur, wombat czy emu miały swoich gigantycznych przodków, którzy wymarli kilkanaście tysięcy lat temu. Wiele niesprawdzonych jeszcze do końca teorii próbuje wyjaśnić to nagłe zniknięcie megafauny w Australii i na Syberii. Jedna z nich twierdzi, że za wymarcie fauny olbrzymów w Australii odpowiedzialni byli aborygeni. Fale przybyszów emigrujących z północy kilkadziesiąt tysięcy lat temu znalazły ląd obfitujący w żywność, sprzyjający klimat i zasoby wody pitnej. Częstsze niż obecnie opady przyczyniły się do tego, że jeziora w centrum kontynentu wypełnione były wodą. Gigantyczne zwierzęta australijskie stanowiły łatwe źródło pożywienia i często zjadano tylko najbardziej smakowite części, marnując resztę.
Na skutek nadmiernych polowań tubylcom zagroził głód, a kontynent zaczęły porastać wysokie, łatwopalne trawy i krzewy. Niekontrolowane pożary oraz brak pożywienia zachwiały równowagę, jaką natura wytworzyła przez miliony lat. Historia kolonizacji brytyjskiej, czy raczej inwazji, jak twierdzą aborygeni, była krótka i brutalna. Tak pisze William Dampier. Ziemia ta jest sucha, skalista i piaszczysta, bez wody i wysokich drzew. Aborygeni po powierzchownej obserwacji wydawali się najnędzniejszą rasą na Ziemi, która nie uprawia roślin ani zboża. Tubylcy nie posiadają żadnej wiedzy odnośnie budowy domów czy hodowli zwierząt. Kim są aborygeni? Wbrew powszechnemu przekonaniu, tubylcy australijscy nigdy nie stanowili jednej narodowości ani nie określali siebie za pomocą jednego wspólnego terminu. Określenie aborygen pochodzi od łacińskiego ab origine, co w odniesieniu do człowieka oznacza od początku. Przeważającą większość populacji stanowią niepełnej krwi mieszkańcy zurbanizowanych obszarów, którzy zatracili kontakt z własną kulturą. Ludzie, którzy zgubili prawo, jak mówią o nich pełnej krwi tubylcy, praktykujący jeszcze pewne tradycyjne formy kulturowe. Zgodnie z rządową ustawą australijską, aborygenem jest każdy, kto ma w sobie nawet minimalną domieszkę krwi tubylczej. Do aborygenów zalicza się również mieszkańców wysp ciśniny Torresa, położonych pomiędzy półwyspem York i południowo-wschodnim wybrzeżem Papui Nowej Gwinei. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o aborygenach i rozwiązać zagadki dotyczące pierwszych Australijczyków, wybieramy się do samego centrum Australii, do Alice Springs. Miasteczko położone jest nieomal dokładnie w środku kontynentu australijskiego. Alice Springs znajduje się 700 km od najbliższego oceanu i 1500 km od innego, dużego miasta Darwin czy Adelaide. Alice Springs jest dużą osadą położoną w północnym terytorium Australii. Zamieszkuje je około 26 tysięcy osób. Jest to drugie co do wielkości miasto terytorium północnego, zaraz po Darwin. Dla porównania, w Sydney mieszka około 4 miliony 300 tysięcy ludzi. Alice Springs zostało założone jako przystanek dla podróżujących turystów z północy na południe, na grzbietach wielbłądów. Zbudowano wtedy stację telegraficzną niedaleko źródła Alice, nazwanego tak na cześć żony Charlesa Todda, pocztmistrza generalnego Australii Południowej. W 1929 roku z Adelaide do Alice Springs dotarła linia kolejowa The Gun, która została w 2004 roku przedłużona do Darwin. Pierwszą osobą, którą odwiedzimy w Alice Springs, będzie historyk kulturoznawstwa i sztuki aborygeńskiej pan Ryszard Bednarowicz. Pan Ryszard na co dzień zajmuje się promocją sztuki aborygeńskiej zarówno w Australii, jak i w Polsce. Jest w tej dziedzinie niekwestionowanym autorytetem. Proszę nam powiedzieć, co spowodowało u Pana tak wielkie zainteresowanie sztuką aborygeńską? Przyjechałem do Alice Springs, żeby znaleźć właśnie tu aborygenów, którzy są jednymi z ostatnich, którzy jeszcze praktykują swoje pradawne ceremonie. I jeszcze ich kultura nie zginęła, czy nie została zabita, zniszczona przez wpływy cywilizacji zachodniej. Od niedawna mówi się o zniesieniu pozwoleń na wjazd do wiosek aborygeńskich. Czy zdaniem Pana pomoże to w jakiś sposób, aby ta kultura przetrwała, kiedy będą bliżej, będą bardziej obcować z białym człowiekiem? Czy raczej byłoby dobrze zostawić aborygenów w spokoju, nie pozwolić wpuszczać białego człowieka do tych osad? Moja opinia na ten temat może być opinią człowieka, który jest z zewnątrz. Na pewno więcej na ten temat mogli powiedzieć mieszkańcy danych osad, tak jak nasz przyjaciel Robin czy Daniel.
uważam, że jest wielu ludzi uczciwych, ale też niewielu uczciwych dziennikarzy, którzy szukają sensacji i przyjdą do wioski, dziennikarze zaczną filmować jakieś takie elementy, żeby sprzedać ten swój produkt filmowy czy dziennikarski. I to może świadczyć na niekorzyść aborygenów. Z drugiej strony aborygeni jako ludzie, którzy mieszkają w wioskach, czyli w swoich miasteczkach, nie chcą być traktowani jako ludzie zoo, można by tak powiedzieć w takim cudzysłowie, dlatego że setki turystów przyjeżdża, dziennikarzy, i oni by chcieli ich widzieć, jak oglądać ich jak za klatką, za szkłem. Oni mają swoje życie, mają nadal swoje ceremonie, mają swoje rodziny. I to jest kwestia też obrony swojej prywatności, i nie można tak wjechać do wioski i filmować, co kto robi, jak robi. Tak samo jak my byśmy sobie nie życzyli, żeby weszli do naszego domu i filmowali nas w łazience, w toalecie i w sypialni. Podczas naszego pobytu w Alice Springs poznaliśmy bardzo przyjaznych aborygenów ze szczepu Walpree. Jeden z nich, Daniel, zaprosił nas nawet na kolację. Ale o tym za chwilę. Na początek krótka opowieść o tym, jak kiedyś aborygeni polowali na zwierzynę, używając prostych narzędzi. Zanim zabierzemy się do gotowania kolacji, odprawię krótką aborygeńską ceremonię. Dawno temu moi przodkowie używali prostych narzędzi do polowania na zwierzęta. Jednymi z nich były bumerangi. Do obrony przed bumerangiem używaliśmy drewnianej tarczy. Tarcza mogła również służyć jako kołyska dla dziecka. W naszym języku tarczę nazywamy kuriji. A bumerang kali. Najważniejszą bronią dla nas była dzida, z którą polowaliśmy na kangury. Dzida posiadała tajemną moc. Dawno temu było dużo zwierzyny w lesie i polowanie nie stanowiło dla nas problemu. Aby dzida była cięższa i leciała dalej, doczepialiśmy do niej na końcu drewniany ciężarek zwany umera. Doświadczony wojownik mógł trafić kangura z odległości 50 metrów. Te narzędzia walki mogli używać tylko mężczyźni. Dla kobiet przeznaczone były małe patyczki, którymi umiejętnie rzucając, można było zabić małe zwierzę. Patyczki do dzisiaj służą nam do gry podczas ceremonii. Wreszcie czas na kolację. Głównym daniem ma być największy przysmak aborygenów, a mianowicie mięso z kangura. Na miejsce naszej kolacji Daniel wybrał koryto wyschniętej rzeki nieopodal Alice Springs. Do końca nam nie zdradził, jaką część kangura będzie przyrządzał. Right, today
I'm going to teach you how to cook a kangaroo tail. But before we do start anything, for our kangaroo tails, we cook them under a coal, under a hot coal. But first we dig a hole. So there's three kangaroo tails here. Gotta dig a hole that will fit three kangaroo tails. Now what I'm gonna do first is dig a hole, click wood, make sure the wood's small first so it can start to burn quick. Mięso z kangura ma w przybliżeniu jednakową zawartość białek i minerałów jak mięso z sarny. Jest kruche, posiada specyficzny zapach, niską zawartość tłuszczu oraz najniższy ze znanych poziom cholesterolu. Od tysięcy lat jest przysmakiem aborygenów, którzy robią z niego zupę lub po prostu opiekają na ogniu. Gdybyśmy zamienili wołowinę na mięso z kangura w burgerach, moglibyśmy zredukować emisję gazów cieplarnianych. Metan produkowany przez krowy i owce w wydalanym przez nie powietrzu jest mocniejszy niż dwutlenek węgla i wywołuje większe szkody dla środowiska. Kangury praktycznie nie produkują metanu, ponieważ ich system trawienny jest zupełnie inny. You see this fur, we're going to try and clean it up. But how we do it is put them on the fire. The kangaroo tail is a bit hard because it's been frozen. So we need to make it a bit soft. That's how we do it, by putting it in the fire. Make sure we burn all the fur off. Once it's been burnt, I then use a knife, clean it a bit. Put it back again. Gotta make sure we do it everywhere. You want to throw those? Alright, this one, hang on. You have one this way. Okay. Another one, yeah, opposite way. And this. Mm-hmm. How about those? Throw those. The trouble picking at least. No, this will go, okay. Still good. It's more making it more heat inside, underneath. So we leave it for half an hour. One kangaroo tail would be enough for one person. Now that there's three kangaroo tails here, there's three of us, so we can have one each. Oh, smells nice. Thank you.
Mięso z kangura zostało zalegalizowane do konsumpcji dla człowieka w 1980 roku w południowej Australii. Obecnie kangur jest pod ochroną i można spożywać tylko mięso hodowlane, które sprzedawane jest w supermarketach. Ogon kangura. Najlepsza część mięsa kangura. Nie ma lepszej. Dziwnie wygląda, ale jest naprawdę super. Jednym z najbardziej magicznych aborygeńskich miejsc jest formacja skalna w samym środku Australii – Uluru. Znajduje się w parku narodowym Uluru Kata Tuta, niedaleko miasteczka Yulara, 400 km na południowy zachód od Alice Springs. Skała ma ponad 318 metrów wysokości i 8 km obwodu. Przez wiele lat Uluru był uznawany za największy monolit świata. Nie jest to jednak prawdą, gdyż monolit Mount Augustus w zachodniej Australii jest ponad dwukrotnie większy. Skała zbudowana z prekambryjskich piaskowców wydaje się zmieniać kolory w zależności od padającego świata. Czerwonawy kolor skały powoduje tlenek żelaza na jej powierzchni, co jest naturalne w wypadku skał zawierających wiele tlenków żelaza w swoim składzie. Lecz w tym wypadku jest to podkreślone przez warunki oświetlenia. W 1893 roku podróżnik William Goss nazwał tę górę imieniem gubernatora Australii Południowej Henry'ego Ayersa, Ayers Rock. Tradycyjną, aborygeńską nazwą jest Uluru i od lat 80. XX wieku jest to oficjalna nazwa tej skały, choć wiele osób nadal nazywa ją Ayers Rock. Park ten jest corocznie odwiedzany przez wiele tysięcy gości. Dla pragnących wejść na szczyt góry zainstalowano metalowy łańcuch, ale samo podejście jest bardzo strome i wiele osób rezygnuje z wejścia już w drodze. Prawie każdego roku na Uluru ginie kilka osób podczas wspinaczki, najczęściej na skutek poślizgnięcia lub ataku serca. W 1985 roku rząd Australii oddał prawo własności Uluru miejscowym aborygenom, plemieniu Anangu, które oddało ją rządowi w 99-letnią dzierżawę. W tym miejscu utworzono mający 1325 km2 Park Narodowy Uluru Kata Tuta. Mało kto w tym czasie, może poza nielicznymi antropologami, zdawał sobie sprawę, że Uluru dla wielu aborygenów jest miejscem świętym, gdzie od tysiącleci odbywają się ważne ceremonie i znajduje się wiele sakralnych malowideł naskalnych. Bardzo tajemniczym zjawiskiem związanym ze świętą górą aborygenów jest masowe zwracanie do Parku Narodowego Uluru Kata Tuta przez turystów z całego świata skradzionych kamieni i piasku. Co roku do Uluru poczta dostarcza tysiące takich paczek. Do przesyłek nadawcy dołączają pełne skruchy i przeprosin listy, twierdząc, że coś ich do tego gestu skłoniło. Jedna z legend głosi, że tu rozegrała się walka ludzi-węży, a skała powstała w wyniku tej walki. Dawno temu plemię skalnego pytona Kunia mieszkało na pustyni niedaleko wężowych kompanów i sojuszników, zwanych Uoma. Członkowie plemienia Kunia, zawsze niespokojni, wciąż czegoś szukając, zapuszczali się coraz dalej, na obce tereny. Pewnego dnia dotarli do Uluru, gdzie w owym czasie skała ta jeszcze nie istniała i na jej miejscu rozciągała się bezkresna równina. Miejsce to urzekło tak bardzo lud Kunia, że postanowili zakończyć wędrówkę i osiąść tu na stałe. Wrócili pożegnać się z kompanami Uoma. Podczas pożegnalnej uczty z ludem Uoma, plemię Kunia zaprzysięgło lojalność i przyjaźń dotychczasowym sąsiadom i wyruszyło w drogę do nowego miejsca. Żyli tam długo w spokoju i szczęściu, ale czar prysnął w dniu, kiedy pojawiło się plemię jadowitych węży wojowników Liru. Rozpętała się straszliwa bitwa, która trwała bardzo długo. Z powodu wstrząsów powstałych w wyniku walki roztąpiła się ziemia i narodziła się wielka skała, a na skale po dziś dzień
widoczne są ślady zaciętej bitwy. Wskutek kontaktu z białym człowiekiem wiele szczepów wschodnich wybrzeży Australii uległo szybkiemu wyniszczeniu, a na Tasmanii, wyspie oddalonej o 300 km na południe od kontynentu, tubylcy zostali wybici niemal do nogi w ciągu 30 lat od założenia tam pierwszej kolonii. W 1770 roku podczas podróży po Morzach Południowych kapitan Cook, oddelegowany przez rząd brytyjski w celu zbadania nowego kontynentu, przypłynął do tzw. Nowej Holandii. I na jednej z wysp koło półwyspu York zatknął flagę brytyjską, biorąc tym samym w posiadanie całe wschodnie wybrzeże. Akcja ta nieomal doprowadziła do wojny z Hiszpanią, która także była zainteresowana kolonizacją tego lądu. Wciągnięcie flagi, pompatyczne przemówienie i trzy salwy armatnie nie zwróciły większej uwagi tubylców. Australia została zaanektowana na rzecz korony brytyjskiej jako Terra Nullius, czyli ziemia niczyja. We were small, and but we knew that our people were still in Australia and in this particular area. And we know we were the first people of the land, and it's English people from England came, and they said they were the first to discover it, but they did not say the truth. The King of England or the Queen signed and put a flag and did not even have the right to do that, because there was already our people on the land. And they had said that they were the first one, which was wrong, because that's a lie. That's the English people's rules, which are a lie. And no wonder why, you know, they were the first people who started problems with on the land, bringing the germs from there and the bad things that is now available to a lot of our people. And this is where they blame on us as people who are being wrong about a lot of things, but they got to think about themselves. They were the people who brought all this rubbish into Australia. Aborygeni w tym początkowym i krytycznym dla przetrwania kolonii okresie zachowywali się dość obojętnie. Łowili ryby, polowali i obserwowali białych przybyszów. Wielu historyków twierdzi, że gdyby tubylcy okazali więcej agresji, to kolonizacja opóźniłaby się o kilka dziesięcioleci. Brak zdecydowanego oporu aborygenów wobec inwazji jest kolejną tajemnicą w historii kolonizacji przez Europejczyków. Dużą rolę odegrał zapewne aspekt psychologiczny i mityczny. Podobnie jak wśród ludów prekolumbijskiej Ameryki, aborygeni początkowo wierzyli, że mają do czynienia ze zmarłymi przodkami, z którymi nie ma powodu walczyć, ponieważ wkrótce powrócą tam, skąd przybyli. Biały kolor, według wierzeń aborygeńskich, jest kolorem żałoby, ponieważ kości po śmierci bieleją i dlatego też biała karnacja Europejczyków kojarzyła się ze światem zmarłych. Bliski kontakt z białymi osadnikami okazał się jednak tragiczny w skutkach. They killed my people. Aboriginal people in Australia, white people. Aboriginal people come first to Australia.
My people come first to Australia. White people come later and shoot with the gun. That's a long time ago. Jedną z głównych przyczyn degeneracji tradycyjnego życia nomadów było przywiezienie chorób i alkoholu z Europy. Na skutek długiej izolacji aborygeni nie uodpornili się na niektóre choroby i używki, a szczególnie na alkohol. Zdarzało się też, że rozdawano zatrutą mąkę i koce, dziesiątkując całe plemiona. Nadal niewyjaśniona pozostaje kwestia, od jak dawna aborygeni zamieszkują ten kontynent. Najczęściej badania archeologiczne określają ich bytność na 60 tysięcy lat, a popularna teoria twierdzi, że potomkowie dzisiejszych aborygenów przybyli z Indii i są pochodzenia drawidyjskiego. We are from the beginning. I mean, how do you know that we were here from the 60s? It might be the white people come to Australia 600,000 years ago. But we were here long before that. Pod koniec XIX wieku zainicjowano politykę segregacji, która nazywana była teorią umierającej rasy. Nasilenie wdrażania tej polityki przypadło na lata 1911-1937. Powołane przez rząd organizacje zabierały siłą aborygeńskie dzieci, przede wszystkim pochodzące z mieszanych rodzin, których ojcami byli pionierzy i umieszczały je w ochronkach, misjach lub oddawały na służbę do bogatych, białych rodzin. Wychowywanie według wzorów angielskich i karanie tych, które porozumiewały się w swoim języku, miało w założeniu służyć dzieciom, ale w sumie okazało się jeszcze jedną barierą w obecnych stosunkach pomiędzy białymi i czarnymi mieszkańcami Australii. Praktyka ta była kontynuowana aż do lat 60. XX wieku, a jej wynikiem był gwałtowny spadek populacji aborygenów, która w latach 50. osiągnęła najniższy poziom tylko 60 tysięcy. W wyniku szybko postępującej kolonizacji pojawiły się rzesze zabłąkanych i głodnych aborygenów. Aby temu zaradzić, zakładano misje religijne i osady rządowe, gdzie grupowano tubylców. Tak zwane dobre intencje misjonarzy przyczyniły się znacznie do rozkładu wielu kultur aborygeńskich. Wprowadzono m.in. ograniczenia swobodnego poruszania się tubylców oraz objęto restrykcjami tradycyjne formy życia kulturowego. Oczekiwano od aborygenów życia oraz myślenia na styl zachodni. W tym okresie zaczęto zwozić tubylców z ich tradycyjnych terenów, oddalonych często o setki kilometrów, stosując perswazję bądź też zachętę w postaci darmowej żywności. Susza, która na początku lat 60. XX wieku nawiedziła centrum Australii, zapewne przyspieszyła ten proces. Patrole rządowe odnajdywały aborygenów, do których wysyłano ciężarówki z wodą i żywnością, po czym zabierano ich do osad. Tubylcy nie byli przystosowani do pożywienia bogatego w glukozę, ani uodpornieni na europejskie choroby. To spowodowało, że w pierwszych latach funkcjonowania osad śmiertelność była bardzo duża, zwłaszcza wśród dzieci. Szacuje się, że w latach 1900 do 1970 około 100 tysięcy aborygeńskich dzieci zostało odebranych rodzicom. W latach 90. XX wieku organizacje aborygenów zaczęły domagać się społecznej dyskusji na ten temat, przeprosin i odszkodowania. Zarówno sam termin skradzione pokolenie, jak i wiele aspektów społecznych związanych z tą praktyką jest w Australii tematem wielu dyskusji. It was very hard because we were just running away from them. In the old days, the Englishmen did not like Aboriginal people and the culture. Even when they were doing cultural ceremonies, the Englishmen would come and shoot people, not like they didn't care what culture it comes from, like Aboriginal cultures. They just went and shot people when they were doing their minding their own business and doing ceremonies. So that was very hard at that time, very hard. Skradzione pokolenie jest tematem niechętnie poruszanym w środowisku australijskim.
Zapytajmy Australijczyków, co wiedzą na ten temat. Do you know what the stolen generation is? Yes, we do. Can you describe it to me? The Aborigines, a long time ago, the children were taken from the Aborigines by the white people and raised against their wishes. Well, they were the generation who were the Aboriginal a mixed generation who were taken away from their parents. Yes, yes. It was a period, a very bad period in Australia's history when it was decided to take children of mixed, usually mixed caste, race, and take them away to put them with so-called better families. Do you know what the stolen generation is? No. Not at all? No idea. Who has been taken away from their parents? The Englishmen used to rape our Aboriginal women, and even at the in the pastoral leases, when they used to have a cattle station, the men would go out stock. Aboriginal men would go out doing their stock mustering cattle or driving cattle away from the wives, and the wives would be staying home at the station, and the ladies, the Aboriginal women, would be coming working at the houses, cleaning and washing dishes, cleaning, mopping floors, doing all the work around the cattle station. And that's when the manager would come back and do naughties with the Aboriginal woman. And that's where those stolen generation people come from, between white and the black. U progu kolonizacji europejskiej populacja aborygenów liczyła prawdopodobnie 750 tysięcy. Na początku XIX wieku istniało około 600 plemion. Każde z nich miało własną nazwę, język, zwyczaje i władało oddzielnym terytorium. Jednak osadnicy z Europy zaczęli ich wypierać z żyznych terenów w głąb kontynentu. Przez ponad 100 lat ludność ta ginęła wskutek konfliktów z białymi osadnikami, z powodu braku pożywienia i nieznanych chorób, co spowodowało, że na początku XX wieku uznano ich za lud wymierający. 1838. Masakra w Mial Creek. 28 zabitych. Po raz pierwszy biały człowiek zostaje skazany za morderstwo aborygena. 7 mężczyzn zostaje powieszonych za brutalny gwałt na jednym aborygeńskim dziecku. W latach 1840-1850 giną setki aborygenów z ręki odkrywcy i podróżnika Angusa Macmillana. 1841. Wonerup. Najazd na leśną wioskę. Ginie 250 aborygenów. 1846. Richmond River. 100 zabitych. 1846. Cape Otway. 20 zgwałconych i zamordowanych. 1874. Barrow Creek. 90 kobiet i dzieci ginie z ręki białego człowieka. 1884. Mount Isa. 200 zabitych. To tylko nieliczne przykłady okrucieństwa wobec aborygenów podczas kolonizacji ziemi australijskiej. W 1933 roku populacja aborygenów wynosiła tylko 67 tysięcy osób. Dopiero w połowie lat 60. XX wieku rząd australijski wykreślił aborygenów z oficjalnej księgi flory i fauny, uznając ich za ludzi, stworzenia posiadające wolną wolę i zdolność logicznego myślenia. Na koniec naszej podróży przenosimy się do stolicy Australii, do Canberry. W 2006 roku ówczesny premier Australii John Howard wprowadził ustawę o nazwie Interwencja. Ustawa, która w zamierzeniach miała pomóc aborygenom, jak na razie stawia ich na pozycji obywatela drugiej klasy. Znajdujemy się w stolicy Australii, w Canberrze, gdzie przez 3 dni odbywa się strajk przeciwko kontrowersyjnej ustawie o nazwie Interwencja. Wprowadzona ustawa ogranicza praktycznie każdy ruch aborygena. Za pobrane pieniądze z zasiłku dla bezrobotnych aborygeni mogą kupić jedzenie tylko w wybranych sklepach.
Wioski aborygeńskie patrolowane są przez wojsko i policję. Obok mnie siedzi mój przyjaciel Daniel, który może nam o tym więcej powiedzieć. Daniel, please tell me, why we are here today? Why did you come from Alice Springs, far, far away from Canberra? What's going on here? Oh, well, the government doesn't want to listen to our people on the ground, so we come to make a statement so that they can hear it, that we're here. Because what the government hasn't been doing is not listening. So we come to this tent embassy where a lot of our people are here together now, supporting from all walks of life who want to see the intervention be and sovereignty be heard properly with us being involved. Z dnia na dzień aborygeni tracą prawa do własnej ziemi. Życie i los ludności aborygeńskiej dalej pozostaje obcy dla białego człowieka. We know that one year ago Kevin Rudd said, apologize to Aboriginal people, to indigenous people. He said, I'm sorry, but can you see any change? It does change a bit, or? Well, I see no changes, because what he said is just a paper, and him opening his government into what I see was just sorry, but not really in full. And sorry is, for him, is just a word that pleases a lot of his people around who think it meant something, but it didn't in our way of thinking. It was still hurt in with the Aboriginal indigenous people of this country. Thank you very much for your talking, and I wish you all the best. Oh, thank you. Today we honour the indigenous peoples of this land, the oldest continuing cultures in human history. We apologise for the laws and policies of successive parliaments, especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families. We say sorry. This country has made many people rich. It's made the Prime Minister, his wife, the opposition leader. They're all millionaires. There's not a poor politician in this place. They're all made good. A lot of people have made good. They say that Australia's wealth was on the back of sheep. Australia's wealth is on the back of blacks. Their land, their resources, the minerals. We live in places where the cost of fuel is a lot higher than anywhere else because of isolation, tyranny of distance. Food, markup prices of 180%. Right? Clothing, ridiculous. And our children look at television and think, I'd like mum and dad, you to buy me those pair of shoes which are worth $180 a pair. Our people can't afford it because they're quarantined. I'll show you a card afterwards which says I can't shop here. I cannot shop here to buy food. Życie aborygenów kontrolowane jest w 100% przez białego człowieka. Niedawno w małej wiosce aborygeńskiej w północnym terytorium wybudowano szpital i więzienie. Szpital kosztował podatników $300,000. Więzienie 3 miliony. W szpitalu do dnia dzisiejszego nie ma lekarza, który pracowałby na stałe, a w więzieniu przez ostatnich 6 miesięcy przebywał tylko jeden więzień, który został skazany za nadużywanie alkoholu w pubie. You know, our birds, our animals, they're all being killed. And we're being killed as well. You know,
That's what they do to our animals, like they treat us. They don't care. Just tell them, no, no, no. Get off this land. Get off and don't come back until you got something good to tell us, like I'm going to pay you some rent, or I'm going to build you some beautiful houses. I'm going to bring in doctors, shops, nurses. I'm going to spend the billions of dollars we do trying to get rid of yous on yous. I'm going to make you happy. They don't want you happy. They want your land. Just sit there and say, no, this is my land. This is my right. And under your jurisdiction, I have the right of sovereignty over this land. Prove yours. Smutne jest to, że przez 220 lat rasistowskie stereotypy pozostały bez zmian. Trudno znaleźć dwie kultury bardziej biegunowo przeciwne niż brytyjska i tradycyjna aborygeńska. Brytyjski etos kolonialny oparty był na konkurencji, eksploatacji, dyskryminacji i linearnej koncepcji czasu. Aborygeński etos był natomiast etosem kooperacji oraz myślenia zachowawczego i cyklicznego pojmowania czasu. W tradycyjnej myśli aborygeńskiej nie było zasadniczego rozdziału pomiędzy tym, co duchowe i materialne, święte i świeckie, naturalne i nadprzyrodzone. Żyjąc w harmonii z naturą i strzegąc jej pierwotnych praw, aborygeni tradycyjnie wykluczali wszelkie zmiany, jakby przeczuwając podświadomie, że jakikolwiek postęp prowadzi w sposób nieunikniony do upadku. Przez dziesiątki tysięcy lat pobytu na tym kontynencie aborygeni nie zdegradowali środowiska, utrzymując w sterylnej czystości wodę i atmosferę. Kontrolowali konsumpcję i przyrost populacji, a wreszcie nie wynaleźli lichwy, korupcji, kasyn gry ani przekupstwa. Nie wybudowali więzień ani zakładów psychiatrycznych. I zostaliby niechybnie szybko zapomniani jako etnos, gdyby nie ich sztuka. Nieczęsto się zdarza w dziejach sztuki, aby jakiś ruch czy kierunek posiadał precyzyjnie określoną datę i miejsce powstania, jak to jest w przypadku kropkowego malarstwa akrylowego, które zapoczątkowane zostało w 1971 roku w osadzie Papunia. Ten współczesny ruch artystyczny, nazywany również malarstwem pustyni, tak naprawdę zaczął się już 40 tysięcy lat temu. Artyści pustyni najczęściej przedstawiają pejzaż z perspektywy lotu ptaka, w skali znacznie zredukowanej, która może być doświadczona tylko z wielkiej wysokości. Ukształtowanie terenu i roślinność malowane są kropkowo lub linearnie, monochromatycznie albo w pełnej skali barwnej, co zależy od tematu, miejsca i symboliki. Większość obrazów malarstwa kropkowego zawiera trzy poziomy znaczeniowe. Przedstawia ukształtowanie terenu, mityczną historię oraz aspekty praktycznego życia, jak zbieranie i przygotowywanie pożywienia czy wyrób narzędzi. Sposób, w jaki aborygeni odbierają pejzaż, można porównać do oglądania gwiazdozbiorów podczas bezchmurnej nocy. Kosmos jest odbiciem mikrokosmosu. Odzwierciedla porządek na Ziemi oraz nadaje sens czynnościom związanym z cyklicznym życiem przyrody. Ludy zamieszkujące pustynię mają bogatą wiedzę na temat gwiazd i znają historie dotyczące niemal każdej konstelacji. Kiedy aborygeni patrzą w niebo, nie widzą krzyża południa, lecz oposa ze zwiniętym w spirale ogonem. Olbrzymi emu znajduje się pomiędzy krzyżem południa a skorpionem. Bliźnięta są nazywane żółwiem. Para ptaków tworzy obłoki Magellana. Czerwony kangur – konstelację Capella, a sowa znajduje się w Lirze. Niemniej jednak intrygujący jest fakt, że człowiek epoki kamienia łupanego potrafi łączyć gwiazdy w konstelacje, odczuwał potrzebę nazywania i wyjaśniania ich genezy. Ostatnio w Australii panuje moda na zabytki. Domy, wręcz stare rudery, 50-letnie traktowane są jako obiekty zabytkowe. Przez tę modę na zabytki zapomnieliśmy jednak najważniejszego. Zapomnieliśmy o aborygenach i ich sztuce. Nie da się jednoznacznie określić, czy Australia została najechana czy skolonizowana przez Anglików. Jednak jedno jest pewne. Badacze naukowi ustalili bytność aborygenów na około 60 tysięcy lat. Czyż więc nie jest to największy zabytek Australii?